niezwykła muzyka, Katarzyna Nosowska, autorka tych słów. Panie i panowie, to płyta Hej, formacji niezwykłej związanej ze Szczecinem, bo dzisiaj tylko muzyka ze Szczecina. Dlaczego? Ponieważ nadajemy dzisiejszy poranek właśnie ze Szczecina, 33 dzień naszej podróży. Krążek Hej, ekosystem albo ecosystem, tak z angielskiego. Natomiast to jest jedna, jedyna piosenka, którą wykonuje nie Katarzyna Nosowska, bo Paweł Pablo Krawczyk, którego serdecznie pozdrawiam, znakomity gitarzysta i formacji Hołk, i formacja Ahimsa. A za chwilę kolejny gość na antenie Radia Wnet, jest 7:42. Radio Poranku! Radio Poranku! O malola! Radio Wnet! Radio Wnet, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, cały świat www.wnet.fm. Radio Wnet wraca do źródeł, 33 dzień naszej podróży, stacja Szczecin, ale również powracamy cały czas do tego wszystkiego, co dzieje się wokół tej wielkiej pardubickiej, bo za niespełna chwil kilka wybory, ale oprócz tych wyborów, no to wszystkie szczeble samorządów pracują, o czym zaświadczy za chwilę radny województwa mazowieckiego, pan Wojciech Zabłocki. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam serdecznie. Mimo że czas kanikuły, czas pogody, no to jednak też rajcy województwa mazowieckiego nie próżnują. Czy to prawda, panie Wojciechu? No tak, najbardziej. Tutaj w tym roku można powiedzieć, że przerwy nie mamy. Cały czas działamy, spotykamy się z mieszkańcami. Nawet w tych tygodniach letnich staramy się jak najwięcej zrobić. Na czym warto się skupić teraz w Warszawie? Bo tak, niby czas kanikuły, natomiast tak, z jednej strony wybory parlamentarne, które gdzieś tam sprawiają, że więcej osób intensywniej myśli o współpracy z mieszkańcami konkretnych okręgów wyborczych. Natomiast w pana przypadku jest nieco inaczej, no z tego względu, że pan jest tym niezłomnym byłym burmistrzem warszawskiej Pragi, który to nie bał się mówić wprost, co myśli o tak zwanych wyłudzaczach kamienic, to po pierwsze, a po drugie też i współpracował z weteranami związanymi z naszą Armią Krajową i powstańcami i też aktywizował młodzież. Niech mi pan powie, co jest lekiem w dzisiejszych czasach, aby zakopać ten wielki wyłom pod kątem tej naszej polskiej strzelanki, bo myślę, że chyba młode pokolenie, młodych samorządowców, polityków jak pan, chyba to powinien wziąć sobie na celownik. Więc jak to zrobić i jak pan to robi? Wojciech Zabłocki, radny województwa mazowieckiego, naszym gościem. Typem tak, na pewno nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie, natomiast uważam, że po to jest właśnie samorząd, abyśmy mogli szukać takich najbardziej oddolnych, bliskich mieszkańcom na wszystkich spraw, które nawet ciężko jakoś zakwalifikować do polityki. No, takim tematem, który chociażby udało się załatwić na Pradze i który myślę, że łączy, jest reaktywacja kina Pracha, które no niestety przestało funkcjonować na początku tego roku przez pewne zaniedbania Urzędu Marszałkowskiego, a które jest symbolem i od kilkudziesięciu lat nie tylko dla mieszkańców Pragi, ale dla mieszkańców w ogóle całej Warszawy jest miejscem szczególnym. Dzięki uporowi, dzięki także moim licznym interpelacjom, wystąpieniom udało się nakłonić władze województwa do tego, aby już może nie wynajmować tego budynku na wolnym rynku, gdzieś nie szukać operatorów, ale powierzyć to jednostce mazowieckiej, jednostce, która będzie tam prowadziła nie tylko kino, ale także mazowiecki teatr. Więc myślę, że to jest taki temat, który jest poza polityką, który może łączyć i pokazać, że my możemy coś fajnego dla mieszkańców zrobić. Jak już pan redaktor wspomniał, też na pewno obchody rocznicy powstania warszawskiego i w ogóle wydarzeń, które miały z nim związek, również naprawdę są takim kolejnym elementem, który łączy. Mieliśmy wspaniałe obchody 1 sierpnia, później w kolejnych dniach również. Ja przypomnę, że powstanie warszawskie również toczyło się na Pradze, również tam były zacięte walki i te zdarzenia wszelkie, czy to są samorządowe, czy państwowe, czy nawet takie oddolne rekonstrukcje różnych grup młodszych, starszych, one są na pewno wspaniałym sposobem, aby również łączyć, a nie dzielić. I myślę, że no właśnie po to jest samorząd. Właśnie takie inicjatywy po to są, abyśmy mogli szukać tego, co nas łączy. Bo naprawdę jestem przekonany, czy to inwestycje, czy to na przykład nie wiem, boiska, drogi, skwery, czy fajne wydarzenia historyczne, kulturalne, nie mają barwy politycznej i one powinny być tutaj ponad podziałami.
I to pięknie powiedział radny sejmiku mazowieckiego, pan Wojciech Zabłocki, mój kolejny gość. Gdy wracamy do źródeł, Szczecin, od samej północy, 14 dzień sierpnia 2019 roku. Wojciech Zabłocki, były burmistrz naszej warszawskiej Pragi. Natomiast rzecz bardzo ważna. Czym dla pana, tak prywatnie, osobiście, dla młodego samorządowca, młodego człowieka, jest właśnie symbol tego powstania warszawskiego? Ale za chwilę kolejna data, bo to 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, no i wizyta prezydenta Donalda Trumpa. Jak to komentują rajcy województwa mazowieckiego? Te dwie daty splątane ze sobą, bo to 75 lat od wybuchu powstania warszawskiego i 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. No i z drugiej strony, jakby nie patrzeć, szef największego kraju, można powiedzieć współczesny cesarz Donald Trump, zwraca na nas uwagę i pojawi się pod niebem Polski w ten specjalny, tragiczny i smutny czas wspomnień o 1 września 1939 roku, którego nie nazywam kampanią wrześniową, bo tak mówili Niemcy, którzy nas zaatakowali, ale właśnie wojną obronną 1939 roku. Co o tym się mówi na korytarzach sejmiku? W ten sposób, raczej, czy to jest sejmik, czy to są wszelkie inne szczeble samorządu, na pewno nie można zapominać, czym jest ta rocznica, bo tutaj próby wszelkie, chociażby jak to robi samorząd gdański, co jest skandaliczne, próby jakoś odwracania kota ogonem, zakłamywania tego, pokazywania, że to jest jakaś abstrakcyjna rocznica napaści jakiejś grupy, jakichś tam nazistów, którzy nie wiadomo skąd się wzięli i nie wiadomo na kogo, i szukanie jakiegoś pojednania. To jest absurd. Tutaj nie było mowy, jak wiemy historycznie, o jakichś sporach dwóch narodów, czy jakichś, jak to mówił wiceprezydent Gdańska, o tym, że jeden naród powiedział złe słowo przeciwko drugiemu, tylko była po prostu brutalna napaść Niemców, którzy najpierw nasze państwo napadli, później okupowali, wymordowali jedną piątą narodu i zniszczyli kraj, gospodarkę, dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, wszelkie. Więc jeżeli o tym będziemy pamiętać, to jest najważniejsze, bo wiadomo, że polityka się rządzi swoimi prawami i w interesie Niemców jest to, aby umniejszać zło, które wtedy zrządzono, ale to nie zmienia faktu. 1 września rozpoczęła się II wojna światowa, największy konflikt w historii ludzkości, który był dla naszego narodu, państwa tragedią. Później mieliśmy Powstanie Warszawskie, które było takim ostatnią próbą walki o tą wolność, o niepodległość. I to były dwa razy wydarzenia tragiczne, wydarzenia, o których to dobrze, że pamiętają Stany Zjednoczone, Donald Trump to podkreśla i kiedy pierwszy raz wizytował Polskę, podkreśla, jak ważne było Powstanie Warszawskie i czym było, i to było wspaniały sygnał do świata. Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku 1 września. No i nie będzie takich skandalicznych sytuacji, jak to jest na przykład w Gdańsku, gdzie jeszcze niedawno na stronach internetowych czytaliśmy, że będzie jakiś radosny pochód, jakiś pochód pojednania. Jakiego pojednania? O czym my tu mamy mówić? Więc tutaj nasz samorząd jest bardziej pod tym względem dojrzały. No i mam nadzieję, że uda nam się również na tym niższym szczeblu lokalnym wesprzeć te wydarzenia, żeby wspólnie puścić w świat jeden przekaz, czym była II wojna światowa i jakie są jej skutki. A dla każdego, kto to opowie, że to jest nieważne, bo to było kiedyś, przypomnę to, że próba zrzucania na Polskę Polaków odpowiedzialności chociażby za mienie pożydowskie, które tutaj miało rzekomo zostać, czy mienie bezspadkowe, to świadczy o tym, że to nie jest tak, że jak my zapomnimy albo my nie będziemy przywiązywać tego wagi, to po prostu gdzieś zostanie odłożone na półkę. Są cały czas grupy interesu, lobby, także inne państwa, które będą chciały tym grać. Więc my musimy również, nie możemy zasypiać, musimy pilnować naszych interesów i również o tym przypominać i mówić. Myślę, że wizyta Donalda Trumpa jest jednym z takich bardzo dużych sukcesów naszej dyplomacji, które pokazują to, że chcemy wyraźnie mówić o tym, jak było, chcemy bronić naszego interesu i dopuścić do prób zakłamywania historii, a nie daj Boże jeszcze wykorzystywania tego chociażby do jakichś absurdalnych roszczeń. Historia jest jedna naszego narodu i bez względu na to, co dzieje się przez pryzmat polityki, musimy mówić źródłowo, faktograficznie, tak jak to było, dlatego my wracamy do źródeł Radio Wnet. Spotykamy się dzisiaj z mieszkańcami Szczecina, ale również powracamy do wydarzeń, które ważne są dla wszystkich
mieszkańców naszej stolicy Warszawy. Wojciech Zabłocki, radny województwa mazowieckiego, był moim gościem. Dziękuję pięknie za udział w programie. Dziękuję serdecznie. 7:51, a z panem radnym województwa mazowieckiego będziemy jeszcze rozmawiać nie raz i nie dwa, ponieważ będziemy rozmawiać o tym Muzeum Przyrodnictwa, Muzeum Przyrodniczym, o którym mówiliśmy podczas naszego poranka w Bornym Sulinowie. Panie i panowie, kolejny muzyczny fragment. Skąd? Ze Szczecina, bo radośnie uśmiechając się do wszystkich słuchaczek i słuchaczy w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8 donoszę z dumą. Jesteśmy w Szczecinie, a Szczecin to miasto mojego serdecznego przyjaciela Roberta Siwego Nowaka. Czy szczecinianie pamiętają taki program Siwy Dym i radio niezwykłe ABC? Myślę, że tak.